Wiadomość od Twojej osoby ukochanej. Czyli co Twoja osoba ukochana chce Ci teraz przekazać? Witam serdecznie, kochani Państwo, na filmiku i na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Dzisiaj mamy dwie grupy, jak widzicie. Pierwsza grupa to... Już pokazuję, kochani. Pierwsza grupa to karty Lenormanda i... ametyst fioletowy, przepraszam. I druga grupa to karty Tarota i to są karty Talia, Światła i Cieni. I mamy obelisk z kwarcu górskiego. Także wybierzcie sobie, kochani, talię lub grupę lub obejrzyjcie cały filmik i dwie grupy, ponieważ często jest tak, że się te grupy uzupełniają lub coś dopowiedzą. Oczywiście zapraszam Was po filmiku do komentowania. Bądźcie aktywni, proszę Was, piszcie. Dla Was to nic, jedna sekunda, a dla mnie, dla mojego kanału, dla algorytmów tego kanału to bardzo istotne, by widzowie, by moi subskrybenci byli tutaj bardzo aktywni i pisali, lajkowali, lajkujcie z kciuczkiem w górę. Subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj zupełnie nowi, znaleźliście dopiero mój kanał. Proszę, subskrybujcie. Cieszę się zawsze nową subskrypcją, nowym lajkiem, nowym komentarzem, które to czytam codziennie. Dziękuję serdecznie. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, taką wróżbę osobistą. Na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć można nabyć poprzez e-mail. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Ja wtedy oczywiście odpiszę Wam, jakie są wolne terminy i jakie są warunki, jakie ceny takich wróżb indywidualnych. Dobrze, moi kochani, więc zaczynamy. Wiadomość od Twojej osoby ukochanej. Oczywiście wcale nie jest to ważne, czy Wasza osoba ukochana jest to mężczyzna czy kobieta, czy są to związki damsko-męskie, czy jakieś inne konstelacje. Nie jest to dla mnie zupełnie tutaj, czy dla kart ważne. To po prostu osoba Wasza ukochana, niezależnie od płci i upodobań. Zaczynamy. Pierwsza grupa, czyli drugą odstawiam na razie na bok. I wszyscy ci, którzy wybrali pierwszą grupę, zapraszam. Karty Lenormanda. Wiadomość od osoby ukochanej. Wiadomość od osoby ukochanej. Jakieś spotkanie chciałaby ta osoba bardzo, ale tutaj są jakieś straty, jakieś lęki być może tej osoby przed spotkaniem. Natomiast jest ta osoba przyjazna, wierna, lojalna. Chodzi tu o jakiegoś rzeczywiście przyjaciela lub przyjaźń plus lub osobę wierną, lojalną, która chce się z Tobą koniecznie spotkać. Być może spotkanie nie doszło do skutku lub ta osoba ma lęk przed spotkaniem lub spotkanie właśnie się nie odbyło, ponieważ są jakieś straty między Wami. Ta osoba chce porozmawiać, chce rozmowy i chce koniecznie się spotkać, chce napisać. Mamy kartę ruchu, komunikacji, spotkania, zaczęcia jeszcze raz wszystkiego od początku, czy jakiejś nowej próby, by się umówić. I jesteście dla siebie ważni. Jesteś Ty tą osobą, być może z przeznaczenia dla Twojej osoby ukochanej. Jest to relacja ważna, znajomość ważna. Jesteś osobą ważną. Jest to sprawa dla Twojej osoby ukochanej bardzo istotna, żeby się właśnie spotkać. Czyli tutaj widzę, że osoba chce Ci przekazać, czy powiedzieć, czy zakomunikować, napisać,
że chce z Tobą spotkania, pomimo jakichś trudności, czy lęków, czy blokad, czy jakichś wydarzeń, które się być może tutaj wydarzyły przeciw spotkaniu Waszemu, że to Wasze spotkanie być może się tutaj skomplikowało lub nie doszło do skutku. Jest to osoba myśląca o tym spotkaniu, myśląca o Tobie, tak? Chce z Tobą na pewno porozmawiać, komunikować i umówić się. Także tutaj na pewno jest temat spotkania dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam teraz serdecznie grupę drugą. Zobaczmy, co pokażą karty tarota dla tych, którzy wybrali te talie. Lub oczywiście możecie oglądać cały filmik, by uzupełnić czytanie tymi dwoma taliami. Wiadomość od osoby ukochanej. Wiadomość od osoby ukochanej. Pokażcie karty 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 wiadomość od osoby ukochanej. Dobrze, więc tutaj kochani, troszeczkę inne jednak tendencje. Wiadomość. Tutaj podobasz się tej osobie ukochanej bardzo. Jesteś dla tej osoby cesarzową. Piękną, urożą, zadbaną, prześliczną kobietą, kobiecą, powabliwą, atrakcyjną, która mogłaby być ewentualnie jego partnerką czy matką jego dzieci. Tutaj jednak ta osoba wygodnie sobie siedzi w swojej pozycji i czeka, jest pasywna. Natomiast są tu jakieś diabelskie pokusy, powiedzmy, diabeł, czyli być może ta osoba tylko tutaj myślała, czy myśli o seksie. Być może jest to jakaś osoba toksyczna, egoistyczna, narcystyczna, ponieważ tutaj mamy, że ta osoba chce, żebyś ją podziwiała i tutaj też osoba chce się spotkać, chce przyjechać. Jest jakaś podróż, ale jest też bardzo seksualnie, powiedzmy, tutaj między Wami, tak? Czyli ta osoba może przyjechałaby chętnie, ale no, na przykład gdyby wyczuła, że jest tutaj seks, tak? Ponieważ mamy diabeł i tą kartę ósemkę buław, czyli bardzo seksualna taka karta, czyli ta osoba chętnie by przyjechała na seks być może. No i mamy tutaj rozmowę, tak? Rozmowę, sprawiedliwość, jakąś rozmowę jeszcze, którą być może musicie przeprowadzić. Jeśli Ty nie chcesz tylko tutaj seksualnych spraw, tylko chcesz coś głębszego, to musisz wiedzieć, że masz do czynienia z osobą bardzo taką silną seksualnie, nie wiem, czy osobą właśnie tutaj taką perwersyjną w tych sprawach, która rzeczywiście ma potencjał duży seksualny i chciałaby się spotkać, owszem, na razie jest, widzę, pasywna, jeszcze czeka, ale chciałaby się spotkać tutaj, ponieważ jej się bardzo podobasz, bardzo tutaj namiętnie, tak, widzi ta osoba to spotkanie i jest troszeczkę taka narcystyczny mężczyzna, powiedziałabym, czy osoba, tak? Także uwaga, uwaga, bo jest tutaj jakaś, nie wiem, czy manipulacja, czy zdrada, czy nieszczerość, tak? Ponieważ mamy tego diabła, czy właśnie nadmierność taka seksualna. Także uwaga tutaj, spojrzeć na te sprawy inaczej, dokładniej, ostrożniej, zaobserwować, tak? To zachowanie tej osoby ukochanej. Być może jest to osoba właśnie manipulatywna lub toksyczna. Także uwaga, powinniście też porozmawiać, co jest dla Was najważniejsze, jeśli chcecie się spotkać, tak?
Taka jest tutaj wiadomość dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.